dobry, witam wszystkich zgromadzonych. My aktualnie znajdujemy się już na polskiej ziemi. Hurra! Przyjechaliśmy do Polski niedawno i no w końcu, no wczoraj. No i ogólnie mamy od samego przyjazdu przeboje. Kolina strasznie boli brzuch od kilku dni. No i musimy to sprawdzić, a w Holandii niestety nie mamy takiej możliwości, bo nie chcą mnie dać mi skierowania na żadne USG ani na żadne badania, bo stwierdzili, że nic mu nie jest. A tam nie mamy takiej możliwości, żeby iść sobie, wiecie, prywatnie, więc tutaj wszystko teraz załatwiamy. Jest to dla nas priorytet i to musi być załatwione no jako pierwsze, zanim w ogóle zaczniemy załatwiać jakieś inne sprawy. Wczoraj byliśmy już u doktora. No i tam dostał trochę leków i tak dalej, także no działamy. Dzisiaj byliśmy na pobieraniu krwi, no musimy sprawdzić, musimy wykluczyć uczulenie na gluten. No i powiem wam, że straszne przeżycie nie tylko dla Kolina, ale też i dla nas. Ale udało się, na szczęście już jest po wszystkim. Kolin jest teraz u mojej mamy, bliźniaki są u mamy od Sławka i no ja mam dzisiaj też wyrywanie, usuwanie ósemki. Także no masakra, jutro Kolin ma USG jamy brzusznej, żeby sprawdzić, czy tam w jelitach i tak dalej jest wszystko ok i czy tam czegoś nie ma. Także no będziemy działać i zobaczymy, co tam wyjdzie. No i co? Tyle no. Super, przed świętami staramy się wszystko jeszcze, wiecie, załatwić szybko, jak najszybciej, żeby mu ulżyło, no bo on po prostu zwija się, wiecie, z bólu, krzyczy, że go boli i no jest nieciekawy, powiem wam, z Kolinem. Dzień dobry, dziś witam się z wami ze szpitala. Wczoraj miałam jechać na wyrywanie ósemki, pojechałam tam, okazało się, że ósemki nie będą mi wyrywać, bo korzeń ósemki tak jakby owinął się o nerw i jest ryzyko, że nie będę miała czucia z prawej strony buzi i lepiej na razie tej ósemki nie ruszać. I później Colin znowu miał straszny ból brzucha, silne skurcze i mówię, kurde nie, jest jeszcze gorzej niż wczoraj, jedziemy na do szpitala, nie czekamy na te USG na drugi dzień. No, pojechaliśmy do szpitala i okazało się, że Colin ma wgłobienie jelita. Czyli wytłumaczyli mi to tak, że tak jakby jedno jelito weszło w drugie. Colin miał wczoraj robiony zabieg i to było robione wszystko pilnie i na szybko, wiecie, bo no sytuacja była dość poważna. Colin był usypiany, wiecie, no. Było to strasznie takie traumatyczne przeżycie dla niego, szczególnie dla niego, ale też i dla mnie, bo ja musiałam się słuchać tego, jak on cierpi, jak on płacze, jak woła o mamę i tak dalej. Dzisiaj po zabiegu już jest dużo, dużo lepiej, jest w stanie normalnie jeść, bo za każdym razem jak coś zjadł, to od razu krzyczał, że boli go brzuch, zwijał się z bólu i dzisiaj widzę już ogromną poprawę. Na szczęście to tam wszystko, wiecie, puściło i no i cieszę się, że się udało. Mama siada no i zobaczcie, Kolinek już dochodzi do siebie, już zaczynam go poznawać. Już jest ruchliwy, szczęśliwy, zadowolony i ogólnie no taki jak Colin zawsze jest. Od kilku dni był naprawdę taki osowiały, bez życia. Ręce za góry! No. Uwaga, ręce. I nie był po prostu sobą, także cieszę się, że znowu posłuchałam swojej intuicji i pojechałam do tego szpitala, żeby zrobili mi to USG. No i dzisiaj już jest dużo lepiej. Tak, Skary, powiedz Kolinku, co tam się działo wczoraj, co? Nic a nic, tak? Mam nadzieję, że nic a nic. Ej, ma, jak mi to znikło? Kotku. Weźmiesz mi te dwa kule? Jasne, że tak. Dwa, ale jest jeszcze jeden. Ojojoj. Sławek jest z bliźniakami w domu, a tam od mama od Sławka też pomaga przy bliźniakach. My będziemy musieli zostać jeszcze dzisiaj na obserwacji. I jak wszystko będzie ok, to będziemy mogli iść do domu. Dzisiaj miałam jechać do fryzjera, oczywiście wszystko odwołałam, bo wiadomo, że dzieci są na pierwszym miejscu. Także... Mama, gdzie ten drugi? No. Co? Aniołku, jeszcze jeden jest? Tak. A gdzie on poleciał? Cztery. A co ty tu masz, Aniołku? Co to jest? Nie wiem. Boże, jak on, gdybyście naprawdę nie chcieli słyszeć, jak on krzyczał, jak on się próbował wyrywać i tak dalej. Pielęgniarki jak wyszły z tego pokoju tam, to... Ej,
powiedziały, że czują się po prostu jak po wojnie. Colin ma tyle siły, nie chciał się w ogóle, wiecie, nie chciał sobie tam wbić tego. No i 20 minut im to zajęło, ja musiałam wyjść i wiecie, to mnie najbardziej bolało właśnie, że ja miałam wyjść i słuchać tego krzyku i tego, jak on woła mamę, woła o pomoc. Ja jestem po prostu też tak wyczerpana psychicznie przez to wszystko, ale na szczęście, słuchajcie, jesteśmy w Polsce i zrobili mu tutaj to USG w szpitalu, bo w Holandii nawet nie byłoby o czymś takim mowy. Byłam już jakiś czas temu z Colinem właśnie w szpitalu w Holandii, bo też tak strasznie bolał go brzuch i właśnie to były początki tego wszystkiego, to się wszystko już tam, wiecie, tak jakby plątało w tych jelitach. I też wtedy właśnie czekałam 2 godziny w szpitalu z Colinem. Kurczaka na frytka. Kurczaka i frytka chcę, no widzicie, czyli dochodzi do siebie. Kurczaka i frytka, idzie po kurczaka. Gdzie ty idziesz, kolego? Kolinku, nie wychodź tam. Nie ma tam kurczaka i frytka, chodź. No i dokończyłam jeszcze 2 godziny czekałam wtedy w szpitalu, po czym doktor dotknął mu brzucha i powiedział, że nic mu nie jest. Powiedział, że na USG nie ma czasu, bo jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Także super, bez powodu ja powinnam też to zgłosić i zrobić z tym robotę. Bo naprawdę, jeżeli Colin wczoraj nie miałby tego zabiegu zrobionego, to nie wiadomo, jak by się to wszystko skończyło i no, mogło to pójść naprawdę w bardzo złym kierunku. Także no, nie umiem sobie po prostu tego wyobrazić, jakby to się mogło inaczej zakończyć. Także no, ja też będę chwilę dochodzić do siebie na pewno po tym wszystkim. I no, a Colin to ma na pewno traumę do końca życia przez takie coś, bo to, co on wczoraj też przeżył i no, brakuje mi po prostu słów, powiem wam tak. Tu przywiózł Colinkowi różne gazetki pokemonowe, kolorowanki. No. Kredeczki. Idę zobaczyć. Mój skarb, no ja cię dopiero teraz cię poznaję, dziecko, naprawdę. Teraz już wracasz do siebie, widzę. No, chodź, układamy te pokemony. A ja chcę malować. Chcesz rysować, czy robić dalej te pokemony? Tutaj mamy karty pokemonowe. No. Nie będę sama robić pokemony, ale będę malować. Okej, spoko. A teraz mamy następne. Dziadek laską stuka. Stuk, stuk, stuk. Gdzie jest dziadek? Tak. I teraz musisz przykleić tam tego pana. Ale mama, naprawdę, co masz to tego? Mamusia to wszystko poukłada za chwilę, dobra? Jeszcze nie mam skarbu. Idzie dziadek stuk, stuk, stuk. Tutaj. Dziadek stuk, stuk, stuk. Idzie dziadek stuk, stuk, stuk. Pięknie. I teraz tak. Skacze dziecko przez kałużę. Gdzie jest dziecko skaczące przez kałużę? No, tak. I później rzepka. No, na końcu będzie rzepka. Dobra. I gdzie tam jest szup, szup, szup? Kup. Okej. Kup, tup, kup, kup. O, musisz przykleić dziewczynkę. Tak, pięknie. I teraz, żabka robi długi skok. Wow, ale skok, co? Proszę bardzo. Żabka robi tup, kup, tup. O, co to się tak dziwnie przykleiło? Zobacz. Żabka kup, 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 tup. No i wykonałeś zadanie. Zobacz, jak piękne. Całe zadanie zrobiłeś. I jeszcze jedno zadanie mogę. Dobrze. O, proszę. O, zobacz. A co to jest? Bierzesz kredeczkę. Kurde, tam... Kurde, tego nie umiem. Czerwony! Mówi się kurczaczki, tego nie umiem. O, tak. I tu, gdzie idą te linie, to musisz iść po tych liniach. W przedszkolu też to robisz, prawda? Pięknie. No cudownie. Zubek, co ty robisz? Ja zobaczyłam takiego żabka, tapka, sapka, żabka, jadka. Tapka, sapka, jadka sobie narysowałeś, tak? Tak się cieszę, że już się dobrze czujesz. Mama, te zadanie teraz. Teraz to zadanie. Znajdź na naklejkach kolorowe ptaki. Nalep je w budkach według opisu. Żółtego ptaszka nalep w małej budce, a czerwonego w dużej. Czyli tu ma być żółty, a tu ma być czerwony. I musimy teraz znaleźć, gdzie są te ptaszki. Jeden musi być żółty, a jeden czerwony. To chyba są te ptaszki, jak myślisz?
Tak. To będą te? Dobra, to który jest żółty? A który jest czerwony? Tak. Mhm. I musisz je przykleić. Do małej budki żółtego przykleimy. Tak? Kolejnego jutro już może będzie mógł wyjść do domu, ale nie jestem pewna. Bo jeszcze sprawdzałem, co tam z tą trzustką. Może być nie tak, że wyszły mu tak wysokie wyniki badań. Nie wiem w ogóle, czy wam mówiłam, zapomniałam, ale... No w każdym razie ma bardzo podwyższone wyniki z badań krwi. I tam trzustka jest no, konkretnie podwyższona. Więc no... Zobaczymy, co mi doktorzy jutro powiedzą. Jeżeli wszystko będzie ok, to, no, to będziemy mogli iść do domu, a jeżeli nie, to będą dalej sprawdzać, no, jaka jest przyczyna, że ta trzustka jest tak podwyższona. Także idziemy zaraz spać z Kolinkiem. Kolina pogląda jeszcze tam jakieś bajeczki. Kolin, nie cykaj, nie cykaj, nie pisz tam nic, bo widzę, że tam coś dziwnego wysyłasz. Także szykujemy się do spania. Ja tutaj mam swój fotel. Kolejnek ma tu łóżeczko. Co ty tam wysyłasz, dziecko? I idziemy spać. Także jutro będę wiedzieć więcej i no, zobaczymy. Hurra! Idziemy do domu! High five! Okej, okay. No i słuchajcie, te wyniki z trzustki wszystkie wróciły już do normy, więc to było spowodowane tym, że te jelita po prostu tam były, wiecie, pomieszane i nie działały tak, jak mają działać. Więc no bardzo się cieszę! W końcu do twoich braciszków, co? Tak tęsknisz już za nimi. Jesteśmy! Hurra! Chodź do mnie! Chodź! Nie, bój się. Kolin w ogóle jest taki wystraszony teraz przez to wszystko. Się boi za jakiego. Nie! Chodź! Jest! Są braciszki! Patrz, w domu jesteśmy. Halo! Moje bombaski, też ich nie widziałam przez dwa dni. Chodź tu do mnie, masz fajny prezent. Cześć. Chcesz prezent? Oj, Boże, Boże, co za przeżycia, ludzie, hej. Kolin zniknął. No hej. Jaki tu czeka prezent na Sławka. Na Sławka, na jakiego? Na Kolina, przepraszam. Nie, jak się cieszę, że jesteśmy wszyscy w komplecie już. Został Borek. Kolinul. Hurra! Ej, ej, ej! Chodź, chodź, dziadek, chodź, 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 chodź. On co zrobił to? W końcu moje dziecko wróciło do siebie. Ło! Tik, 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 tik. Zobaczcie, jakie moja mama zrobiła tutaj znowu bajeczny klimat. Jeszcze wam nie pokazywałam, nawet nie miałam kiedy po prostu. Dobra. Zaczynamy. Tadam! Jak pięknie. Lilo, ty tutaj idealnie pasujesz teraz do tego pokoju. A to są chyba kapelusze świąteczne, tak. Liluś, ty wyglądasz jak taki biały zimowy miś. Zobaczcie, jak pięknie moja mama zrobiła znowu na święta. Tak. Cudnie. Świąteczna chatka.